Dobrze, zatem możemy zacząć. Dzisiejszy webinar poświęcony jest przede wszystkim ostatnim update'om związanymi po pierwsze z tym, co się dzieje u nas na budowie, na Mad City, aktualizacją naszej strategii w holdingu, naszym produkcie finansowania deweloperskiego, jego procedurze oraz procedurze Asset Swap. Na tym się skupię. Natomiast wiem też, że mamy dzisiaj kilka nowych osób. Pozwolę sobie też w takim razie przez dosłownie pierwsze 4 minuty przelecieć przez nasze standardowe slajdy dla tych osób, dla których ta prezentacja jest pierwszą. Natomiast głównie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co się u nas ostatnio działo w holdingu i oczywiście będzie też czas na pytania. Że część prezentacyjna powinna nam zająć jakieś 25 minut, a następnie przejdziemy sobie do sesji pytań i odpowiedzi, także jeśli pytania pojawią się w trakcie, to proszę sobie je zapisać, zapamiętać, bądź wpisać je w czacie i wtedy będę na nie odpowiadał zgodnie z kolejnością schodzenia tych pytań. Także możemy zacząć. Dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z naszą firmą, jesteśmy spółką założoną przez 4 współzałożycieli. Ja najczęściej jestem kojarzony z tym projektem, ale to nie jest tak, że Polak sobie wymyślił, że pojedzie, poleci do Samany i otworzy nowy projekt. Głównych współzałożycieli, wspólników w spółce jest 4. Odpowiedzialne za sprzedaż i marketing, Shannon Robertson i Tomasa Vogadro, to są wspólnicy spółki, którzy działają na rynku tutaj w Samanie, w Dominikanie od ponad 20 lat, to głównie z ich doświadczenia spółka korzysta oraz niedawno jako czwarty kluczowy wspólnik dołączył do nas Piotr Baran, osoba bardzo znana i szanowana w branży nieruchomościowej w Polsce i w ten sposób tworzymy spójne kwartet osób odpowiedzialnych zarówno za część strategiczną, deweloperską, sprzedażową, jak i lokalną. Bardzo szybciutko mamy strategiczny cap table i zespół doradczy, ponieważ poza funduszami inwestycyjnymi, które specjalizują się w inwestowaniu w prywatne miasta, czyli Pointer Capital oraz Tipolis, mamy też bardzo bogatą ławkę tak zwanych business angelów, czyli aniołów biznesów z Dominikany, którzy w nas zainwestowali. Jeśli ktoś jest zainteresowany konkretnymi nazwiskami, to zapraszam, żeby wejść na stronę internetową w zakładce Nasz Zespół. Tam można sobie poczytać o konkretnych osobach, które zainwestowały w spółkę, poczytać o ich opiniach, zobaczyć, kto też jest doradcą. To dosłownie 2 slajdy a propos naszego regionu, czyli Samana. Dominikana jest znana głównie z Punta Cany, natomiast Samana jest w tym momencie takim najszybciej rosnącym regionem w całej Dominikanie poza Punta Caną, a jako potwierdzenie tej tezy podam 3 garście danych. Największy deweloper z Punta Cany, z Dominikany, czyli spółka Noval Properties. Jej 2 nowe projekty, pierwsze poza Punta Caną, dzieją się właśnie w Samanie, czyli projekt Silver Beach i The Reef, to jest dosłownie pół godziny drogi od nas, oraz grupa Abrisa, czyli drugi największy deweloper w Punta Canie, który jest odpowiedzialny za ogromny projekt Cap Cana. Ich pierwszy projekt poza Punta Caną w Dominikanie dzieje się w Samanie, nazywa się Ringan Bay, z kolei 20 minut drogi od nas na wschód, a Blue Las Terenas to jest trzeci największy projekt deweloperski w Dominikanie, który też dzieje się w Samanie. Poza tym 4 globalne brandy hotelowe już oficjalnie mówią o otwarciu w tej części kraju, czyli Aman Resorts, Four Seasons, W Hotels i Marriott. Nie mówiąc już o tym, że od kilku lat inwestuje tutaj rząd. Dla osób chętnych zasięgnięcia większej ilości informacji, dlaczego Samana, zapraszam do odwiedzenia naszej strony, zakładka dlaczego Samana i tam jest to wyjaśnione o wiele bardziej, jeszcze bardziej wyczerpująco. Oczywiście największą zaletą Samany poza naturą i przyjaznymi ludźmi jest po prostu bezpieczeństwo oraz fakt, że jesteśmy oddaleni raptem 3-4 godziny lotu od największego rynku konsumenckiego na świecie, czyli wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. To tak tytułem wstępu. Ach, no i ciężko byłoby nie wspomnieć o kluczowych zaletach Dominikany, czyli kraju, który jest jednym z najbardziej przyjaznych inwestorom zagranicznym, ponieważ można kupować ziemię na własność bez ograniczeń. Jest to prawo zapisane w Konstytucji.
Wszyscy kupujący nieruchomości w Samanie są zwolnieni z podatku. To dotyczy również naszych projektów. Jest dostępna opcja uzyskania rezydencji bądź nawet naturalizacji w przyspieszonym trybie po zakupie nieruchomości o minimalnej wartości 200 tysięcy dolarów. Jest to ósmy najbardziej popularny kraj dla Amerykanów, jeśli chodzi o kupowanie nieruchomości za granicą. I kraj bardzo otwarty inwestycjom zagranicznym, również na fakt, że pierwsze prywatne miasto w tym regionie zostało otwarte właśnie w Dominikanie, pierwsze prywatne lotnisko międzynarodowe zostało otwarte w Dominikanie oraz jest to kraj, w którym są aż 84 specjalne strefy ekonomiczne, w tym 7 jest w Samanie, dla porównania w samej Polsce jest raptem 30. Ale już starczy o Samanie. Państwo wiecie, jestem bardzo zakochany w tym regionie. Przejdźmy teraz do naszego projektu. Samana Group na samym początku była zainteresowana jako holding otwarciem dwóch projektów, czyli od strony oceanu Elvaje Views i Nomad City od strony Zatoki. I nasi klienci zadecydowali wprost, że najciekawszym projektem, cieszącym się największym zainteresowaniem w tym momencie jest nasz projekt Nomad City, czyli miasteczka, które łącznie ma mieć 1000 jednostek i ma być przygotowane dla 4000 rezydentów. Jest to miasteczko, które będzie zbudowane na wzgórzach. Wiele tutaj osób, widzę twarzy, było już u nas na miejscu. W linii prostej mamy od 800 metrów do 1400 metrów od zatoki. Nasze miasteczko będzie miało co najmniej 3 własne prywatne dojścia do wody. W tym momencie tutaj na mapie zaznaczone jest jedno. Bardzo niska zabudowa, nie więcej niż 2 piętra, tylko apartamentowce mają 3 piętra, domy mają po 2 piętra oraz nie więcej niż 20% zabudowanej całej powierzchni. Czy będzie to miasteczko bardzo zielone. Jest to projekt rozpisany na ponad 6 lat i na 7 etapów, natomiast w tym momencie skupię się na rozmowie o etapie pierwszym, czyli ten etap, który budujemy teraz, ten etap, który sprzedajemy teraz, który poza samymi mieszkaniami, domami i będzie miał też już w miarę rozbudowaną część komercyjną, która też będzie służyć później kolejnym etapom, ponieważ poza mieszkaniami, zaraz powiem o ilościach i domami, będą też sklepiki, kawiarenki, restauracje, biura coworkingowe. Ta interaktywna mapa jest na naszej stronie internetowej, ona została niedawno wprowadzona na stronę internetową. Jeśli wejdziecie Państwo na naszą stronę w zakładkę projekty Nomad City, to będzie można sobie kliknąć w tę interaktywną legendę i zobaczyć, co jest w każdym etapie, w każdym miejscu naszego masterplanu. Czyli podsumowując, pierwszy etap to są 2 apartamentowce po 20 i 24 apartamenty, dodatkowo 57 działek, a na każdej działce można zbudować kilka rodzajów domu do wyboru, ponieważ nasz proces sprzedaży odbywa się w taki sposób, że jeśli klient decyduje się na zakup działki, to wtedy ma możliwość wyboru domu, który jest zbudowany na tej działce. Do każdej działki mamy dopasowane przynajmniej 2 alternatywne projekty domu, z których można wybrać. Podsumowując, co się zawiera w masterplanie etapu pierwszego? Biuro coworkingowe, 2 rooftop bary, 2 kawiarnie, 2 baseny. Mówię podwójnie, ponieważ przy każdym apartamentowcu jest jeden. Jest wspólna część wypoczynkowa, jest oczywiście 24-godzinna ochrona z recepcją i z konsjerżem. Mamy zaplanowane w tym momencie 11 lokali na różnego rodzaju działalność komercyjną. Na pewno będzie warzywniak, 2 kawiarnie i sklep typu Żabka. Będzie też serwis związany ze sprzątaniem mieszkania, jak i wykonywaniem prania. Będą 2 siłownie, zamknięta i otwarta, oraz studio jogi i spa. Chwileczka a propos technologii. Budujemy w sposób bardzo klasyczny. Płyty fundamentowe, palowanie po to, żeby budynek był bardzo stabilny. Ścianki działowe to są oczywiście murowane bloczki, natomiast cała konstrukcja jest żelbetowa. Znana i lubiana konstrukcja od wielu lat, gdzie kluczem była prostota, bezpieczeństwo i trwałość. Jeśli chodzi o wnętrza, to styl można opisać jako mieszanka minimalistycznego skandynawskiego minimalizmu i dżungli, czyli głównie opieramy się na kamieniu pozyskanym lokalnie. Jest to piaskowiec i kilka jeszcze innych rodzajów
proszę mi wybaczyć, nie pamiętam nazw tych kamieni, jak i drzewa, natomiast są to surowce pozyskiwane lokalnie z Samany, a ściany wykańczane są z bloku betonowego, który może być polowany, polerowany, lakierowany albo tynkowany. Apartamenty są wielkiego rodzaju, od 60 do 102 metrów, jedno dwusypialniowe. Szybko przelecimy przez willę. W tym momencie mamy do wyboru 8 rodzajów willi. Tak jak powiedziałem, najpierw wybieramy działkę, a następnie do każdej działki mamy co najmniej dwie alternatywne wille do wyboru. Wszystkie wille są mniej więcej w tym samym stylu, czyli nie za wysokie, schowane w zieleni po to, aby zachowały spójność całego osiedla. No i teraz to się wydarzyło w ciągu ostatnich miesięcy. Zaczniemy od samego początku. Zaczęliśmy start projektu w czwartym kwartale roku 2002. W pierwszym kwartale od razu kolejnego roku zabezpieczyliśmy grunty pod pierwsze 4 etapy z 7. Jak Państwu wspominałem, mamy zaplanowanych 7 etapów na 1000 jednostek. W tym momencie mamy na własność holdingu ziemię o powierzchni 50 hektarów, czyli 4 z 7 etapów mamy już zabezpieczone na własność. I mamy podpisane umowy opcyjne na zakup pozostałych 3 etapów, tak aby łącznie dobić do 150 hektarów tego podłużnego miasteczka, które Państwo widzieliście na masterplanie. Ten plan zagospodarowania terenu został w pierwszej wersji zakończony na koniec drugiego kwartału zeszłego roku. Wszelkie pozwolenia, które były konieczne, żeby rozpocząć budowę, uzyskaliśmy na koniec trzeciego kwartału zeszłego roku. Wtedy też podpisaliśmy przedstępne umowy z Nest Seekers i z Remaxem, czyli z dwoma globalnymi brandami brokerskimi, po to, aby zostali naszymi master brokerami. Remax stał się master brokerem na Dominikanę, Nest Seeker na Amerykę Północną, Europę i Azję. Oraz do końca zeszłego roku udało nam się w przedsprzedaży wygenerować 10 milionów dolarów. Ta przedsprzedaż wygląda w ten sposób, że klient płaci między 10 a 20 tysięcy dolarów zaliczki, a następnie płaci nam w transzach od każdego etapu budowy, więc nie jest to kapitał, który otrzymaliśmy, tylko jest on uwalniany w trakcie budowy. I tak naprawdę zabawa zaczęła się na początku grudnia zeszłego roku, kiedy wykonaliśmy ceremonii groundbreakingu i ciężki sprzęt wjechał na budowę. Oczywiście zaczęło się od wyrównywania terenu. Mieliśmy dość sporo terenu do wyrównania i prawie 2,5 kilometrów dróg do wykopania w skalę. I tutaj pojawiły się pierwsze komplikacje, które przyczyniły się do tego, że na samym początku mieliśmy kilka tygodni opóźnienia, które w tym momencie jeszcze nadawamy. A wynikało to z tego, że firma, której zleciliśmy badania geologiczne, zwróciła nam takie rezultaty, że podjęliśmy je w wątpliwość, mówiąc wprost, i zdecydowaliśmy się zatrudnić do zespołu dwóch doradców, geologa Dawida Jasińskiego i konstruktora z Chile, czyli z kraju, w którym badania geologiczne traktowane są bardzo poważnie, bo jest to kraj, w którym mamy bardzo dużo trzęsień ziemi, czyli Tomasa Szturma, i zleciliśmy we współpracy z naszymi doradcami nowej firmie badania geologiczne, tak aby upewnić się, czy przypadkiem wyniki pierwszej firmy, no, mieliśmy podejrzenie, że zostały wykonane nie do końca należycie, więc musieliśmy czekać na wyniki z drugiej firmy, która jeszcze nie dowiozła nam wszystkich wyników, więc nie byliśmy w stanie rozpocząć wszystkich budów na sam początek, przez co mamy w tym momencie jakieś 9 tygodni opóźnienia. Natomiast mamy plan na to, aby to nadrobić, gdyż dotrudniliśmy więcej, mówiąc wprost, murarzy i będziemy w stanie zbudować, nadrobić ten czas, który mamy teraz, mówiąc kolokwialnie, w plecy. Tutaj oglądamy zdjęcia z naszych pierwszych tygodni placu budowy, kiedy wyrównywaliśmy teren i kopaliśmy drogi. Nasze pierwsze mieszkanie będą do oddania na koniec tego miesiąca. Tu też mieliśmy delikatną obsuwę, która wynikała z tego, że przeliczyliśmy się a propos tego, czy jak bardzo będziemy w stanie wykorzystać lokalne ekipy. Absolutnie mówiąc wprost, największym problemem w Dominikanie jest jakość usług wykończeniowych. I tutaj jako firma podjęliśmy decyzję, aby strategicznie zbudować własny zespół, własnych specjalistów
od tak zwanej wykończeniówki zaczyniliśmy agencję headhunterską i w tym momencie z Hiszpanii, z Wysp Kanaryjskich, z Majorki ściągamy wielu polskich budowlanów, którzy mówią po hiszpańsku. W tym momencie w zespole mamy już, jeśli dobrze pamiętam, 5 jest już na miejscu, a chyba 2 dolatuje. Budowlańców polskich, którzy mówią po hiszpańsku i mają doświadczenie w tak zwanej wykończeniówce. Tutaj podjęliśmy decyzję, aby wykończeniówką zajmować się samemu, bo to było konieczne, aby dowieść taką jakość, jaką obiecaliśmy naszym klientom i inwestorom. Tutaj poglądowe zdjęcia. Podsumowując, cały czas trzymamy się terminu pierwszego kwartału 2025 do wprowadzenia się dla pierwszych rezydentów, gdyż na chwilę obecną jesteśmy w stanie nadrobić te kilka tygodni opóźnienia, które wygenerowaliśmy przez konieczność zmiany firmy od badań geologicznych i konieczność zatrudnienia własnych tak zwanych wykończeniowców. Sprzedaliśmy 36 ze 150 jednostek w pierwszym etapie i tutaj jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, on track, żeby sprzedać wszystko do końca tego roku. Akurat jeśli chodzi o sprzedaż, to mamy najmniejsze problemy ze sprzedażą. Najwięcej uwagi skupiamy w tym momencie na pracach budowlanych. Ostatnie półtora roku przede wszystkim skupialiśmy się na zbudowaniu maszyny marketingowej, a w tym momencie 90% mojego czasu jest skupionych na tym, aby mieć w Samanie Group bardzo sprawne zespoły od konstrukcji i od wykończeniówki. Przejdziemy teraz do produktów, które nam ostatnio zostały wylaunchowane w firmie, które pozwalają nam sprzedawać coraz więcej, coraz szybciej. Tutaj najpierw skupię się na ofercie finansowania deweloperskiego, które głównie dotyczy domów. To, co wyszło w trakcie rozmów z klientami i w trakcie projektowania naszej oferty Nomad City, to fakt, że klienci są zainteresowani domami bardziej niż apartamentami, szczególnie, że jesteśmy w stanie budować te domy i sprzedawać w cenach zbliżonych do apartamentów. I oferta finansowania deweloperskiego polega na następującej procedurze. Najpierw klient wpłaca planowaną zaliczkę, która jest zwrotna, w wysokości 5000 dolarów, po to, aby wejść w etap negocjacji umowy z klientem. Jest to zwyczaj wzięty ze Stanów Zjednoczonych, który jest też typowy w Dominikanie, że negocjacje umowy właściwej, czyli umowy na zakup, umowy na projekt architektoniczny i tak dalej, czy negocjacje, dajmy na to wyposażenia, czy umowy na zarządzanie mieszkaniem, rozpoczynają się dopiero po tym, jak klient zapłaci tak zwaną rezerwację w dobrej wierze, po to, żeby negocjować tylko z tymi inwestorami, którzy są powoli zainteresowani. Klient najpierw wybiera działkę i wpłaca kwotę konieczną do zakupu działki. Następnie, aby móc się wprowadzić do willi, klient musi łącznie zapłacić połowę wartości willi. To jest akurat przykład, gdzie żeby wprowadzić się do willi, trzeba zapłacić 100 tysięcy dolarów. Dla prostoty matematyki, czy nawet 99, tutaj marketingowo tak ładnie ta kwota lepiej wygląda na reklamie niż 100 tysięcy. I ta pierwsza połowa wartości willi podzielona jest na 8 etapów, gdyż standardowo, tutaj trzymamy się przykładu, gdzie klient kupuje willę. Wille budujemy średnio w 16 miesięcy. W tym momencie, jeśli ktoś dzisiaj zamówi willę, to jesteśmy w stanie ją zbudować jeszcze w 12 miesięcy, ale tutaj bezpiecznie założyliśmy 16 i klient płaci ratę za tą willę co 2 miesiące, czyli w umowie zdefiniowane są etapy, czyli rozkopane fundamenty, wyjście ze ścianami ponad stan zero, stan surowo otwarty, stan surowo zamknięty, rozpoczęcie umeblowania, wprowadzenie się i tak dalej. Mamy 8 etapów rozpisanych na co 2 miesiące i klient płaci nam co 2 miesiące jedną, w tym przypadku ósmą tej pierwszej połowy i mniej więcej wprowadza się po zapłaceniu jakichś 90, 100, 110 tysięcy dolarów. To wszystko zależy od tego, jak droga jest willa, bo jeśli klient wybierze willę za 500 tysięcy dolarów, no to żeby wprowadzić się, będzie musiał zapłacić 250. I następnie pozostała połowa tej willi opłacana jest w ratach 5% rozpisanych na 60 rat w 5 latach, czyli 60 rat, 60 miesięcy w 5 lat. To oprocentowanie 5% w tym momencie jest stałe dla klientów wpisujących umowy
ciągu najbliższych paru miesięcy, bo jesteśmy jeszcze na pierwszym etapie, chcemy klientów zachęcić. Natomiast docelowo to oprocentowanie będzie rosło i będzie też zależne od LIBOR-u, od stopy oprocentowania międzybankowego, gdyż my jako deweloper będziemy później te paczki długów sprzedawać zewnętrznym instytucjom finansowym, więc żebyśmy my jako deweloper mogli taką paczkę długów sprzedać, musimy to oprocentowanie podnieść. Na razie te 5% jest dość promocyjne. Jesteśmy na takim etapie, gdzie traktujemy to jako marketing. I tutaj oferta finansowania deweloperów oczywiście jest szczególnym zainteresowaniem naszego najprostszego domu, czyli flat house, którego łączna cena jest $250,000, czyli wprowadzamy się przy zapłacie między 100 a 120, to trochę zależy też od akurat danej promocji dla klienta, a druga połowa jest spłacana później. I podsumowując, procedura zakupu. Zaliczka na rezerwację w dobrej wierze, która rozpoczyna możliwość negocjacji docelowych umów. Następnie podpisanie umowy na sprzedaż działki oraz na budowę tej willi z płatnościami za każdy kolejny etap, czyli 8 płatności co 2 miesiące, kiedy klient widzi postępy. Następnie podpisanie umowy kondominium, czyli tak zwanej polskiej umowy wspólnotowej. To, co mamy w Nomad City, to umowa wspólnotowa taka sama, jakbyśmy mieszkali w wieżowcu, czyli mimo tego, że mamy swoją działkę na własność i dom na własność, to musimy się trzymać warunków współżycia wspólnotowego, czyli nie można chodzić na golasa i tak dalej, czy wieszać majtki, jeśli mamy taras od strony widocznej, tak mówiąc po żartem, był serio. Następnie podpisujemy też umowę na zarządzanie najmem z operatorem, czyli z nami. Jest to istotne dla tych klientów, którzy kupują, ale nie będą mieszkać 12 miesięcy w roku, tylko załóżmy 3, a resztę podnajmują. Podpisujemy też umowę finansowania dla tych klientów, którzy korzystają z finansowania deweloperskiego. Jeśli ktoś kupuje z góry, czy nie korzysta z finansowania deweloperskiego, to jest dodatkowa zniżka. Oraz ostateczna umowa przeniesienia własności wtedy, kiedy dom już jest zbudowany, gdyż umowę finalną na przeniesienie własności, umowę kupna-sprzedaży możemy podpisać zgodnie z prawem dominikańskim tylko wtedy, kiedy willa jest zbudowana. Dlatego ten proces jest rozbity na 6 etapów. Oj, przepraszam bardzo. A, widzę, jest. Załadowało się wideo, więc szybko włączę wideo o asset swapie, a potem powiem też, jak wygląda procedura z asset swapem. Aj, przepraszam bardzo, bo widzę, że załadowało się wideo po angielsku, więc odpuśćmy sobie, ja po prostu to opowiem. Muszę się wyłączyć. Ok, i przejdziemy do procedury. Asset swap to opcja dla osób, które planowały zakup działki bądź mieszkania, bądź domu od nas w Dominikanie, natomiast nie dysponują w całości gotówką na ten cel, natomiast dysponują nieruchomością w Polsce, którą nie zdążyli być może upłynnić, więc wyszliśmy na przód rynku z możliwością upłynienia tego w imieniu naszego inwestora. Nie dopłacamy, czyli jeśli ktoś ma nieruchomość w Polsce o wartości, dajmy na to 2 miliony złotych, a chce w zamian za to kupić nieruchomość o wartości 1 miliona złotych w Dominikanie do uproszczenia, to my nie dopłacimy tej kwoty w gotówce, to działa tylko w drugą stronę. Jeśli ktoś kupuje nieruchomość, która jest... Ktoś mnie wyciszył przez przypadek, już jestem z powrotem. To działa tylko w drugą stronę. Jeśli ktoś ma działkę o wartości, dajmy na to 200 tysięcy złotych w Polsce i w zamian za to chciałby kupić działkę o wartości 500 tysięcy złotych w Dominikanie, to wtedy możemy to rozliczyć, czyli tą różnicę polski klient, inwestor dopłaca, to nie działa w drugą stronę. Czyli najpierw zaczynamy od tego, że zainteresowana osoba wybiera nieruchomość z naszej oferty, którą jest zainteresowana. Wtedy wysyła nam wstępną wycenę swojej nieruchomości do zamiany. To nie musi być jeszcze aparat stosunkowy, to może być po prostu ogłoszenie z opisaną tą nieruchomością i z, że tak powiem, z ceną wywoławczą.
I my jesteśmy w stanie w ciągu 24 godzin zadecydować, czy ta cena jest gdzieś tam w miarę osiągalna dla nas, czy absolutnie jest z kosmosu i nie podejmiemy tej rękawicy. Więc zakładamy, że ta wstępna cena wywoławcza jest dla nas do zaakceptowania. Wtedy podpisujemy list intencyjny i znowu klient musi zapłacić zaliczkę rezerwacyjną w tak zwanej dobrej wierze. Jest to zaliczka zwrotna. Jako że transakcja asset swapu nie jest transakcją najprostszą i jest ona dość złożona i wymaga dość sporej inwestycji z naszej strony, to przeprowadzamy ją tylko z klientem, który jest już w miarę zdecydowany, a oznaką tego zdecydowania jest płacenie zwrotnej zaliczki w wysokości $5000. I następnie wtedy my na nasz koszt wysyłamy rzeczoznawcę, który dokona operatu szacunkowego. Jeśli wartość z operatu szacunkowego nie różni się w sposób tragiczny, czyli 20% i więcej od ceny wywoławczej, to przechodzimy do procedowania transakcji. Zdarzały się sytuacje, kiedy wartość z operatu szacunkowego była o wiele niższa niż 20%, a mimo tego my zaakceptowaliśmy tą wycenę, ponieważ bierzemy pod uwagę też inne czynniki danej transakcji, czy należą klienci i tak dalej. Więc tutaj nie będę chciał odstraszać tym operatem szacunkowym. Następnie umawiamy się umowy, przyniesienie własności nieruchomości w Dominikanie, tej w Polsce, która jest połączona i skuteczna tylko wtedy, kiedy dokona się przyniesienie nieruchomości w zamian za tej Dominikany, ale jest druga osobna umowa, która może unieważnić tą pierwszą. Te dwie umowy podpisujemy u polskiego notariusza. Następnie, w zależności od tego, czy procedur związanych z przejęciem nieruchomości od nas w Dominikanie będziecie Państwo dokonywać osobiście, czy wyślecie pełnomocnika, no to takie pełnomocnictwo w Polsce ustanowimy, a następnie przetłumaczymy u tłumacza przysięgłego, bądź nie będzie takiej potrzeby. Następnie w Dominikanie podpisujemy umowę obietnicy sprzedaży, u notariusza na Dominikanie, chyba że jest to transakcja asset swapu, która dotyczy albo działki, albo już zbudowanej przez nas nieruchomości, wtedy z punktu 6 od razu przeskakujemy do punktu 9, czyli podpisujemy już od razu ostateczną umowę przeniesienia własności. I dopiero po podpisaniu tej właściwej umowy u notariusza dominikańskiego o przeniesieniu własności aktualizujemy dominikański odpowiednik ksiąg wieczystych i po kilku tygodniach jest się już pełnoprawnym właścicielem tej nieruchomości. Jak Państwo widzą, procedura asset swap do najłatwiejszych nie należy, ale często jest tak, czasami jest tak, że ta procedura jest łatwiejsza niż fakt sprzedania tej nieruchomości w Polsce, która z jakiegoś powodu nie była niesprzedawalna wcześniej, więc czasami się to opłaca. Okay. I to w zasadzie jest tyle. Starałem się zmieścić w pół godzinie i się mi udało, bo jest 13:30. Jestem z siebie dumny. Możemy teraz przejść do części pytań i odpowiedzi, więc ja od razu odpalę czat i zobaczę, czy ktoś już nam pytania zadawał. Tak, pan Bartosz Sztajglik zapytał, czy środki fiat łamane przez krypto mogą być zamiennie używane? Tak, jak najbardziej. Jeśli chodzi o krypto, to w tym momencie akceptujemy Bitcoin, Ethereum, USDT. I można zapłacić częściowo w złotówkach, w dolarach, euro bądź funtach i częściowo w tych kryptowalutach, o których wspomniałem. Kilka transakcji w 100% rozliczonych w krypto już dokonaliśmy i bardzo zapraszamy większą ilość inwestorów, którzy dokonują transakcji w tej nowej formie, w tej nowej walucie, bo jest ona nam bardzo na rękę. Śmiało proszę zadawać pytania na czacie, bądź teraz śmiało zapraszam do odmiutowania się, do włączenia swojego mikrofonu, jeśli ktoś woli zadać pytanie przez mikrofon. Jeśli ktoś ma pytania dotyczące asset, mówiłem dzisiaj podsumowując, mówiłem o asset swapie, mówiłem o finansowaniu deweloperskim, mówiłem też o tym, co się działo u nas na budowie, o drobnych opóźnieniach, które mamy, które planujemy nadrobić w ciągu najbliższych tygodni. A ja w tak zwanym międzyczasie widzę, że na razie nie ma pytań, to sobie pozwolę przeskoczyć z prezentacją
i wskazać Państwu kilka ciekawych miejsc na naszej stronie internetowej, która jest dość rozbudowana, nie zawsze wszystko od razu widać, natomiast zawiera bardzo dużo informacji, którą cały czas rozbudowujemy. Mówię o stronie. Więc zapraszam zawsze do sprawdzenia zakładki Nasz Zespół, gdzie na bieżąco widzą Państwo tych ekspertów, których zatrudniamy, którzy u nas pracują. Do każdego chcę napisać bezpośrednio. Mamy tutaj wszystkich ekspertów podanych i tak dalej, jakie są na bieżąco dodawane testimoniale naszych inwestorów. Jak ktoś chce poczytać więcej o Samanie, zapraszam do naszej nowej strony poświęconej naszemu regionowi, którą niedawno odświeżyliśmy. Mamy nową stronę poświęconą Nomad City z interaktywną legendą, która pozwala kliknąć sobie w każdą działkę, zobaczyć widok z każdej działki, zobaczyć wille, które na tej działce można zbudować. Czyli można zacząć zabawę w życie w przyszłym miesiącu. Od razu wybrać wille i najpierw wybrać sobie wille. W tym momencie mamy na stronie internetowej do wyboru 5 willi. Proszę pamiętać o tym, że mamy na układzie 3 architektów pracujących dla nas na pełny etat. Mamy własnych architektów, więc każdą willę można przerobić na życzenie klienta za niewielką dodatkową opłatą. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany, szczegóły dotyczące finansowania deweloperskiego znajdą Państwo zawsze w zakładce finansowanie. Dbamy o to, aby na bieżąco uzupełniać też, tutaj procedura jest pisana, na bieżąco też uzupełniamy dział pytań i odpowiedzi. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany aktualizacjami, to poza tym, że my regularnie wysyłamy mailem aktualizacje, to zawsze każdy newsletter można znaleźć na naszym blogu w zakładce Poznaj. Więc jeśli ktoś jeszcze dzisiaj nie jest zdecydowany, ale chce nas obserwować, aż się przekona, to zapraszam do brania udziału w tych webinarach, czytania naszych newsletterów. A jeśli e-maile nie dochodzą albo sobie Państwo nie życzą, to wtedy, kiedy macie ochotę, po prostu wejdźcie na stronę, na zakładkę Poznaj, blog i tu zawsze mamy najnowsze wieści o tym, co się działo podane na blogu. Okej, widzę. Piotr pyta, czy można najpierw kupić samą działkę, a wybudować się na przykład za kilka lat. W tym momencie oferty działek, które przedstawiamy, to są działki w ramach masterplanu, a zatem zakup działki związany jest z koniecznością rozpoczęcia budowy niemalże od razu. Możemy opóźnić to o 2-3 miesiące, ale co do zasady od razu. Natomiast w sytuacjach skrajnych, czyli mamy klienta, który naprawdę chce kupić działkę, ale naprawdę chce, na razie nie chce budować, jesteśmy w stanie zrobić wyjątek i sprzedać takiemu klientowi działkę, załóżmy, na 3 etapie Nomad City, czyli my wiemy, że dopiero zabierzemy się za ten etap za 3 lata, czy 4 etap, to wtedy jestem skłonny zrobić wyjątek, aby takiego klienta nie stracić, natomiast dotychczas się tak nie wydarzyło. Natomiast oczywiście zależy to od sytuacji szczególnej. Na pewno musiałaby to być jakaś większa działka po to, żeby nam się opłacało takiej transakcji dokonać, natomiast jest to teoretycznie możliwe. I pan Bartosz Sztajglik zadał pytanie. Od Michała dostałem opis zwolnienia z podatku w przypadku zakupu za krypto. Interesuje mnie, czy posiadacie interpretację zwolnienia z Polskiego Urzędu Skarbowego wyżej wymienionego zwolnienia. Nie posiadamy oficjalnej interpretacji z Polskiego Urzędu Skarbowego, czy z Ministerstwa Finansów, ponieważ nie występowaliśmy o taką interpretację. Natomiast tutaj mechanizm jest bardzo prosty. Konieczność zapłacenia podatku następuje w momencie, w której zamieniamy krypto na fiat. A tutaj takiej sytuacji nie ma, ponieważ krypto zamienione jest na nieruchomość. Natomiast jakby pan do nas napisał osobnego maila, to jestem w stanie wysłać opinię z naszej kancelarii podatkowej. Podstawą tego, że nie płaci się podatku, jest to, że de facto nie zamieniamy krypto z powrotem na fiat.
Natomiast podatku od nieruchomości nie płacimy z uwagi na to, że kupując teraz nieruchomość w Dominikanie, w Samanii, akurat w naszym projekcie, nie trzeba tego podatku płacić. Dobrze, widzę, że nie ma pytań. Zapraszamy zawsze do rozmowy jeden na jeden. Jeśli wejdą też Państwo do zakładki o nas, skontaktuj się z nami, to tutaj jest zawsze możliwość kontaktu bezpośredniego, czy też od nas z Michałem, naszym szefem sprzedaży, z innymi przedstawicielami naszego działu sprzedaży. Można mówić spotkanie bezpośrednio ze mną, z osobami, które na miejscu odpowiedzialne są za dokonywanie prezentacji bezpośrednio. Jesteśmy tutaj do Państwa dyspozycji i można bezpośrednio kliknąć w nasz kalendarz i wbić nam spotkanie w to kalendarz. Najczęściej preferujemy spotkania na Google Meet w tej samej formie, jak i tutaj, ale możemy też mówić na telefon bądź na spotkanie w Samanie. Zatem, jeszcze widzę pytanie. Z tego, jak się orientuję, to każda transakcja wymiany. Pan Jakub pisze, z tego, jak coś się orientuje, to każda transakcja wymiany krypto na usługę produkt fizyczny jest traktowana jako wyjście do fiat, niestety. Panie Jakubie, będę polemizował, natomiast nie jest to rozmowa otwarta na webinar. Nie musimy w tym przypadku płacić podatku i nie jest to obarczone tak zwanym unikaniem podatków, które byłoby samo w sobie przestępstwem. Pan Michał też widzę, że ma inną opinię. Tak jak mówię, mamy inną opinię, natomiast jest to rozmowa na jeden na jeden. Tak, bo to widzę, że tutaj Państwo powołujecie się na przepisy w Polsce. Z uwagi na to, że transakcja jest w Dominikanie, może być trochę inaczej. Na tym tak w ten sposób zakończę i zapraszam do rozmowy jeden na jeden. Dobrze. W takim razie, jeśli nie ma więcej pytań na kworum, to jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i dotrwanie do końca i zapraszam do kontaktu online'owego, bądź widzimy się na budowie w Samanii. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.